Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji najnowszej męskiej premiery marki Paco Rabanne, czyli One Million Royal, czyli królewski One Million. Zapraszam. Ja osobiście serię One Million lubię. Znaczy, nie jestem ogromnym fanem, ale bardzo doceniam szczególnie klasyka. Wersję Intense też lubię. Wersję Absolute Gold nawet mam w kolekcji i bardzo, bardzo lubię. Privé też mam w kolekcji, bardzo, bardzo lubię. Reszta spoko. Znaczy, z pewnymi wyjątkami, bo Lucky na przykład pamiętam, że mi się nie podobał. Ale ten najnowszy Parfum Elixir, spoko. Fajne. Więc Royala też byłem bardzo ciekawy. Jak wyszło? Zapraszam do recenzji. Po raz drugi chyba zapraszam, nie? Nieważne. Już gadam. One Million Royal nie otwiera się jakoś wyjątkowo. W sensie pachnie tak, typowo męsko, tak jak przystało na dzisiejsze mainstreamowe męskie standardy, czyli słodko, deserowo, ciasteczkowo, waniliowo. Mamy tutaj też nuty takie nieco czekoladowe, chociaż według mnie troszeczkę bardziej czekoladopodobne, coś podobnego było w jakimś Invictusie, nie pamiętam dokładnie w którym, ale właśnie w jakimś z Paco Rabanne'owych Invictusów nowych, coś takiego czekoladopodobnego było i tu również taki akord wyczuwam. Wyczuwam też w tle troszeczkę takich nut gumobalonowych, owocowych, też charakterystycznych dla obecnych trendów w mainstreamowym perfumiarstwie, szczególnie męskim. Właśnie chyba tylko męskim. Do tego troszkę karmelu, troszkę takich nut właśnie palonego cukru, jakby etylomaltolu oraz troszeczkę nut odświeżających te kompozycje, które sprawiają, że całość nie jest aż tak ciężka i mimo tego, że jest wyraźnie słodka, to też ma w sobie taką fajną zwiewność w otwarciu, co bardzo mi się podoba. Troszkę jakby nut takich, nie wiem, troszkę cytrusowych, takich świeżo balsamicznych, nie wiem dokładnie cóż to jest, ale no te kompozycje odświeża i to otwarcie myślę, że naprawdę może zrobić wrażenie i może się podobać. No ale posiedział jakieś pół godziny na mojej skórze, już wiedziałem w jakim kierunku będzie się rozwijać, bo robił się coraz bardziej taki typowo męski, gumobalonowy, coraz świeższy, taki idący w kierunku perfum, takich wiecie, bardzo uniwersalnych, męskich, niebieskich. No i nie myliłem się, bo taki właśnie się na mnie zrobił. Już po kilku godzinach pachniał po prostu jak taki typowy, owocowy, gumobalonowy, męski zapaszek. Z odrobiną wyrobu czekoladopodobnego w tle, także no zawsze jakiś tam oryginalny akord gdzieś grał. Niezbyt fajny, ale był. No ogólnie im dalej w las, tym po prostu gorzej, robi się coraz bardziej syntetycznie i coraz po prostu nudniej. I faktycznie on był syntetyczny i robił się coraz bardziej syntetyczny, ale ta syntetyczność nie była też aż tak drażniąca, więc to nie był jakiś chemiczny potwór, wiecie, że po prostu drażni nasz nos i powoduje ból głowy i w ogóle. Nie, on pachniał przyjemnie, średnio jakościowo, ale przyjemnie i tego mu odebrać nie mogę, tak samo jak parametrów, bo no nie wiem, siedział też 8, 10, może nawet 12 godzin na mojej skórze, także naprawdę długo, po prostu bardzo długo, projektował też całkiem wyraźnie, także no parametrowo niczego nie można mu zarzucić, zapachowo wydaje mi się, że też nie, w sensie ja po prostu może nie jestem odbiorcą docelowym tych perfum i myślę, że no nie wiem, jeśli szukacie czegoś może na prezent, czegoś takiego bardzo, bardzo, może nie wiem czy bardzo, ale dosyć uniwersalnego dla mężczyzny, no to myślę, że można się zastanowić, bo czemu nie? Nie jest źle, ode mnie 6 na 10, takie niezłe pachnidło. Uważam, że są lepsze zdecydowanie, ale no, wierzę też, że może się podobać i może być bestsellerem przez jakiś czas, więc no, z tym was zostawiam, czy polecam, nie wiem, zależy komu, sami musicie zdecydować, powąchajcie, idźcie do perfumerii, zobaczcie jak się rozwija na waszej skórze, a nóż bardzo wam się spodoba. No, tyle ode mnie, jeśli znacie te perfumy, dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Dzięki, pa pa.